pierwszy, więc pierwszy, ponieważ liczba produktów jest ściśle ograniczona. Ta pogoda to dopiero test. Kiedy wrzucam nowy filmik, znowu chcecie mnie. Damy mu te diamenty, ile posiadamy. Zamurowujemy. Tu nic nie ma! Oj, i co? Nie! Pozdrowi na was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, oczywiście Bobuś, a my rozpoczynamy super epicki kolejny odcinek! Tak jest, rodziska, jesteśmy w kolejnym odcinku i na samym początku tego odcinka pokażę wam naprawdę niesamowite rzeczy, po prostu rzeczy, dzięki którym wygram wojnę. Po prostu Dzida o pewnych rzeczach nie wie. Ja to zrobiłem poza odcinkiem i jak to zobaczycie, to będziecie normalnie w ciężkim naprawdę szoku. Bobek, oddać się Dzida i Dzida. Bludziska, Wojna skończyć, Bobek oddać. Bludziska, bo ja w poprzednim odcinku rozwaliłem Dzidę na samym końcu. Jak coś, to obejście sobie odcinek, jeśli nie oglądaliście, i zdobyłem diamentowy napierśnik. On w ogóle miał cały diak set, ale zdobyłem tylko i wyłącznie napierśnik i zdobyłem Dzidy patyk, więc Dzida, jak ci oddam te dwie rzeczy, to koniec wojny, tak? Cały set. Jak mam ci oddać, co? Ale ty się przecież spaliłeś w lawie. Ja mam twoje rzeczy, mam Bobek, napierśnik. Cały set, Dzida, koniec wojny. Ale jak ja mam ci, chłopie, oddać cały set, jak ty to spaliłeś w tej lawie, której masz w tamtym miejscu, przy swoim murze, to jak ja mam nie być teraz i oddać cały set, jak... Dzida nie wie. Ja chcę set. Ale zaraz, przepraszam, że przerywam ci oglądanie tego odcinka. Pamiętaj o tym, żeby lajkować, subskrybować, oczywiście klikać dzwoneczek, ponieważ to są odcinki w codziennie i wracamy do odcinka. Nie, ludziska, to są jakieś żarty. Chłop się spalił na wczorajszym odcinku w lawie i teraz wymaga... Czemu ty mnie uderzyłeś? W ogóle oddać jakiś... set. Powiem ci, błoto ci wypadło z rogatki. Dzida zły. Dzida i... Ale chłopie... Ale Dzida, zatrzymaj się. Proszę zatrzymać w tym momencie. Ja chcę sojusz. Naprawdę, ja ci wszystko oddam, tylko... Cały set. Ja nie mam całego setów. Ja... Papa. No proszę. Ale Dzida, no jak nie mam ci oddać cały set, jak ty się spaliłeś wczoraj w tym miejscu w lawie. Bobek myśleć musieć. To są jakieś ewidentne żarty. Jeszcze wpadłem w tą pajęczynę. Kolibka jasna, dobra, puściła mnie. Mam oddać niby cały set, jak on na wczorajszym odcinku go spalił. Częściej w ogóle udało mi się na pierścik uratować i ten patek Dzidy, a chłop normalnie wziął i spalił cały set i on chce, żebym go oddał. Nie, no to są jakieś ewidentne po prostu ludziska żarty. W tym momencie po prostu musimy zrobić to, co chciałem zrobić na początku tego odcinka, czyli pokażę wam coś, dzięki czemu wygramy wojnę. Tylko jest taki problem, że na serwerze jest Dzida i powiem wam, to jest naprawdę wielki problem, ponieważ jeśli Dzida jest na serwerze, to ja za bardzo wam tego jakoś nie wiem, jak wam to pokazać, ale naprawdę się postaram. To jest tutaj schowane gdzieś w tym jednym z tych miejsc. O, chyba gdzieś, o, ta. Właśnie w tym miejscu jest taka skrzynka i tutaj mam schowane takie rzeczy, jak pewnie się już możecie domyśleć, chodzi o jakiś mechanizm. Coś buchło oczywiście. Co ty tu robisz? Dzida, przepraszam bardzo, co ty w tym momencie? Dzida, co tu wybucha? Dzida, wracaj mi tu! Co ty wybuchałeś w tym momencie, bo ja za bardzo... Dzida, co ty wybuchałeś w tym momencie? Chłopcy po prostu poszedł. Nie, no to są jakieś żarty. On tam, słuchajcie, powybuchał, bo ja za bardzo... Wow! Nie, wpadłem do lawy! Wpadłem do lawy! Szybko, normalnie, żeby się nie spalił się... Co? Lawa. Dobra, lawa. Zła jest! Proszę mi nie bić w tym momencie! Ja przepraszam bardzo! Dzida, co ty wybuchałeś? Ja chcę wiedzieć, co ty wybuchałeś. Jak to? Ty wybuchasz TNT pod wodą? Dzido, więc słuchajcie, coś naprawdę nie tak. Dzida, wiesz, co ci powiem? Po drugiej stronie wyspy powinnyś tam powybuchać sobie TNT. Tam od... gdzieś dala. Ale jak ja mam ci oddać set, jak ty go już spalił w lawie? Nie, oddać, no chłopie. Set, Bobek. Ja tu do ciebie przyjdę na ten twój mur i chłopie... Wow! Wow! Prawie mnie do lawy zrzuć! O nie! Uciekać! Dzida, co ty normalnie, chłopie, zwariowałeś? Prawie mnie rozwaliłeś. Dzida, słuchaj, ja ci oddam w tym momencie marchewki dla paczki. Co ty na to? Oddam ci marchewki dla paczki. Proszę bardzo. Oddać set. Dzida nie chce. Ale ja, chłopie... O, dobry pomysł, patrz. Jeszcze postaw jedno TNT obok. Chłopie, Nie! Chłopie, chciałeś mnie spalić w lawie? Czy ty zwariowałeś?
zrobili z labie. Gida, proszę za mną miejsce. Proszę za mną miejsce w tym momencie! Podpalił się, jak i lamus. Dobra, ludzicka, muszę troszeczkę się oddalić, żeby on mnie w tym momencie nie słyszał. I powiem wam, jest naprawdę troszeczkę przypał, ponieważ ja muszę się dostać do pewnej skrytki, ale on, na które w tamtym miejscu chodzi, to możemy mieć naprawdę wielki problem, żeby tam wejść. Musimy jakoś tak to wymyśleć, żeby Dida jakoś poszedł gdzieś dalej i żebym ja mógł normalnie pokazać wam to, co chcę wam pokazać od samego początku. Bo jak na razie on mi troszeczkę nie daje, a to jest naprawdę mega ważna rzecz, a na razie nie chciałbym tego za bardzo zdradzać, żeby Dida tego nie widział, więc się możemy tak, słuchajcie, ludziska, poskradamy i to jest gdzieś w tym miejscu, tak, to jest chyba tam, o ile się nie mylę, więc teraz tak, szybko wpadamy tutaj. Nawet nie mówcie, że ja to zgubiłem, bo będzie, o, to jest w tym miejscu, już się bałem, że to zgubiłem, dobra, murujemy to oczywiście, Dida gdzieś tam jest, słuchajcie, u siebie, tak, zakopujemy się, żeby nie było naprawdę żadnego przypału i zobaczcie, co ja w tym momencie mam, tu jest taki, tam jest Dida, słuchajcie, w tamtym miejscu jest Dida, muszę chodzić na shifcie i tu jest taki wielki mechanizm, dzięki któremu możemy dostać się do, słuchajcie, Didy normalnie domku. Patrzcie, wychodzimy w tym miejscu i tam jest Dida. Tam jest, słuchajcie, Dida. Widzieliście Dida? Dida, dobra, chowamy się, żeby mnie nie zauważył. Tylko jak widzicie, jest problem w tym mechanizmie taki. Tam coś jeszcze buchło. Chłop normalnie cały czas wysadza. Jak widzicie, problem jest w tym mechanizmie taki, że jak go budowałem, to jeszcze, słuchajcie, nie miałem wtedy szlamu. I ten mechanizm po prostu działa. Tam jest, słuchajcie, Dida. Dobra, muszę trzymać shift. Muszę naprawdę trzymać shift, żeby nie było żadnego przypału. I tam cały czas coś wybucha. Ten mechanizm po prostu działa jednorazowo, więc musimy teraz zmienić ten tłoki na też z slime'em. A tej slime, jak widzicie, sobie przygotowałem kulę szlamu. I musimy zobaczyć, co ci da w tamtym miejscu. Słyszycie to, ludziska? Czy wy to słyszycie? Tam naprawdę wszystko wybucha. Dobra, musimy mniej więcej tam obczaić. Co tam Dida, słuchajcie, robi? Dida jest u siebie. On wysadza cały swój domek. Ej, nie gadajcie, coś się z nim normalnie... Nie, ja to muszę za... poczekajcie, muszę coś ogarnąć. Dida! Co ty, chłopie, wysadzasz swój dom? Babek, idź stąd! Ale Dida! Babek, chłopie, ty nie wysadzaj swojego domku! Zwariowałeś! Babek. Co ty robisz, chłopie? Ty się normalnie... wpadać. Ty sobie normalnie żartujesz w tym momencie, jak ty, chłopie. Ty tam wysadziłeś TNT? O nie, tylko żeby... Dobra, to na szczęście. Dida, czyżeś ty zwariował? Nie wysadzaj sobie domku, chłopie. Bobek, stąd. Tam. Ale ja mnie tam nie ma. Może jednak sojusz? Dogadamy się jakoś. Nie. Aha. Bobek, oddać się. Da. Uwziąłeś się na ten set, tak? A jak ci nie oddam, to co? Zostaw to... Chłopie, proszę nie wysadzać! Zadać ty! No, chłopie, nie wysadzaj tu żadnego! Nie! No co, żeś ty za wielki krater zrobił w tym momencie? To nie, to są, słuchajcie, żarty. To są ci na żarty! Masz już nic nie wysadzać, chłopie, w tym momencie. Nie wysadzaj żadnego, ty! Nie! Chłopie, żeś zwariował! Nie wysadzaj, ty! Nie! To są, słuchajcie, żarty. To są, słuchajcie, żarty. Ja mam w tym momencie mega przypał. Szybko musimy to zabrać całe TNT, żeby tutaj nic więcej nie wy... Nie! Tam coś wybuchło! Słuchajcie, ja tu słyszałem coś, tu ewidentnie wybuchło kolejne TNT. Nie, Dida, gdzie ty jesteś? Gdzie jest Dida w tym momencie? To ja za bardzo nie wiem. Poczekajcie, on gdzieś uciekł. On jest tam u mnie w magazynie, czy... Dobra, chyba go nie ma. Chyba pobiegł do siebie. Nie, tu jest kolejne TNT. Musimy to, słuchajcie, wszystko szybko ogarnąć. Wywalamy to TNT. Dida! Nie! Co ty robisz, chłopie, w tym momencie? Chłopie, oddać się. Ale ja, chłopie, tego setu nie mam! Jak ja... Dida, zostaw to TNT. Zostaw to TNT. Zostaw, nie podpalaj mojego ogrodzenia! To są, słuchajcie, jakieś żarty. Dida, wracaj do siebie, raz, dwa, trzy. Proszę wracać do siebie. Nie, dobra. Czemu? Nie, oddać się. Dobra, oddam ci na piersik, proszę. Mało, cały się. Ale jak mało, jak ja więcej nie mam? To wiesz co, to oddaj... Oddaj mi jednak ten na piersik, zmieniam zdanie. Dida, zmieniam zdanie, proszę mi oddać na piersik. Cały się, Dida, duże bum. Nie. Cały się. Żadne... Cały się. Żadne duże bum, ja cię normalnie opa... Nie mówcie, że znowu zada. Nie mówcie, że chłop... Dida, wyjaśniam cię w tym momencie. Elo, wyjaśnić cię? Gdzie bum? Aha. Dobra, odpuszczam ci. Pamiętaj, że daję ci na piersik, jestem kumpel. Ludziska, chyba źle zrobiłem. Nie. Sam jesteś, nie. Ludziska, chyba źle zrobiłem, że oddaję mu ten na piersik, ale dobra, niech on ma. W tym momencie mamy ten szlam, mamy lepkie tłoki. Wracamy teraz do tego miejsca, gdzie byłem na samym początku. W sensie, gdzie byliśmy. Tylko Dida gdzieś tu, Dida się, słuchajcie, kręci cały czas. Dida, gdzie ty idziesz w tym momencie? Przepraszam bardzo. On nic nie powiedział. To ja jednak za nim znowu pójdę. Dida, nie! No, żeś chyba oszalał w tym momencie! To se chyba jaja ze mnie robisz! Proszę tutaj nic nie...
Słuchajcie, Dida, wyjaśniam. Ja cię w tym momencie normalnie PvP wyjaśniam cię. Rozwalam cię na PvP, chłopie, nie będziesz miał naprawdę żadnych szans. Pao, lecę do ciebie. Wyjaśniłem go! Dobra, słuchajcie, zabiorę mu to TNT i mam nadzieję, że on się na chwilę uspokoi. Mam nadzieję, że na chwilę się uspokoi. Dino, słuchaj, ja ci oddam itemy pod względem takim, jak teraz ty się uspokoisz, dobra? Dino, chcę. Ale ja tego setu nie mam. Dobra, Dino, wracam za 5 minut, potem pogadamy, dobra? Zwracam za 5 minut. O, tu ci dorobię mur, żebyś fajnie sobie... Gdzie TNT? TNT gdzie? Tu nie bum. Ale TNT jest tutaj, przecież masz. O, Dida, ale tu masz TNT, pa. Oj! Coś tam buchło, Dida! To przypadkiem! Oj, musisz naprawić sobie mur. Dida! Musisz sobie mur naprawić, bo ci zimno wchodzi. Dida, no to chłop sobie jaja robi ze mnie. Ty się chyba, chłopie, jaja ze mnie robisz w tym momencie. Oddać patyk. Nie oddam ci patyka, bo ja wtedy nie będę miał żadnych szans. O, znowu chłopa wyjaśniłem. Dobra, wiecie co? Zabieramy mu jednak ten napierśnik, bo chłop sobie normalnie... O, jeszcze weźmiemy tutaj... weźmiemy sobie napierśnik, weźmiemy sobie to. Dida, proszę się uspokoić, dobra? Oddać item. Nie, no ja z chłopem nie wytrzymię po prostu nerwowo. Dida, wracaj do swojego domu, bo przeciąg masz w domu. Czemu ty mnie gonisz? Bobek. Co? Dida chce... Set, jak sowy, cały. Ale ja go nie mam. Jeśli ci dam wszystkie diamenty, jakie posiadam, to będzie git? Tak. Dobra, to stań w tym miejscu, tutaj, okej, okay, stań, ja cię muszę zamuruję, o, ja cię zamuruję, żebyś nie widział, gdzie trzymam diamenty i zaraz i nawracam ci, oddam wszystkie diamenty, jakie posiadam, ludzieska, mam nadzieję, że domu wystarczy, bo ja tych diamentów za bardzo dużo nie posiadam, więc damy mu te diamenty, ile posiadamy, zamurowujem, Dida. Ludziska, to mi się nie podoba! Ja ci oddaję w tym momencie wszystkie diamenty, jakie posiadam, dobra? Może być nie. Git? Co? Ile? Wszystkie! Ile? Wszystkie! Dobra. Dobra, to masz wszystkie diamenty, jakie posiadam. Ja więcej nie mam, daj... No czemu ty mnie bijesz? Dida, sprawdzić. Ale co ty? Ale chłopie! Ty... ty się Dida, masz... widzieć. Ale tu Dida nic nie ma w tym miejscu, chłop! Ale tu nic nie ma! Oj, i co? Nie! No! Dida, odda... Nie, no on mi zabrał wszystko ze skrzynki! Dida, ty sobie... Oddawaj mi to raz, dwa, trzy! Oddawaj mi to... No nie! To są jakieś żarty! Raz, dwa, trzy mi to oddajesz, Dida! Ja cię normalnie złapę, chłopie! Ja cię złapę w tym momencie i cię wyjaśniam! Chłopie, wyjaśniam cię w tym momencie! Oddawaj mi te wszystkie itemy! No ja ci dam! Nie do sejfu! Do sejfu nie wkładaj! No co, chłop mi ucieka za mną! Nie, no to są jakieś, słuchajcie, żarty! To są jakieś żarty, Dida, oddawaj moje itemy! Oddawaj te wszystkie! Gdzie ty pobiegłeś? Tam pobiegłeś, tu w domku jest, dobra! Polecimy od drugiej strony, słuchajcie, zrobimy mu pranka, polecimy od drugiej strony! Dzień dobry, Dida! O, dobra, szybko teraz zabieram te itemy, które są moje, Dida! Co to ma być? Cholipka jasna! Oddawać mi te itemy! Bobek, Bobek! Ty mi oddaj itemy! Raz, dwa, trzy, proszę mi! No nie, ja z chłopem nie wytrzymię zaraz nerwowo! Chłop mi zabrał normalnie kilkanaście sztaków wszystkiego! Dida, wracaj mi tu na dół! Raz, dwa, trzy mi wracaj na dół, bo cię normalnie... Dida, idę skoczyć, Bobek, już tam... Ale ja... No to dobrze się skoczyć! Ja skoczę razem za tobą i cię wyjaśnię i wezmę itemki, bo itemki są bardzo ważne. Dobra, mamy tutaj... O nie, wyrzuciłem Dirta! Zostaw mnie! O nie! Nie mam serduszek! Nie mam serduszek! Szybko jemy, szybko jemy, szybko jemy! Szybko, dobra, szybko uciekamy, szybko! Dida, proszę mi zostawić w spokoju! Chłopie, zostaw mnie w spokoju! Szybko, dobra, dobra, już mi się odnarodziło! Nie, Bobek! A co Bobek. Ty tak... Co ty tak umiesz mnie klepać, chłopie? Ja przepraszam bardzo. Co ty, chłopie, tak normalnie mnie w tym momencie bijesz? To mi się za bardzo nie podoba. Bobek, oddaj chat. Ale ja nie mam tego setu. Co za łeb. Dobra, ty dalej ty chyba w tym momencie jakieś jaja robisz. I proszę dać mi święty spokój, dobra? Nie. Aha. Dobra, Dida. Bobek mieć czas. Iść. Papa, pa. Ale... Dida smutny. A oddasz mi te całe żelazo, złoto i wszystko, co zabrałeś? Nie. Aha, to ja ci oddam diaksy, jak obiecałem. I mam nadzieję, że ty albo ci nie oddam. I to teraz... O nie!
Dobra, żartowałem. Masz diaksy i bądź szczęśliwy. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ugrałem trochę czasu. Teraz szybko trzeba tam pójść i szybko trzeba normalnie wziąć i edytować tam całą tam naszą, wiecie, to tajne przejście, żeby tam było wszystko elegancko zrobione. Ja mam nadzieję, że on teraz będzie siedzieć tam u siebie w domu i nie będzie żadnego przypału z nim. Więc teraz tak, wchodzimy oczywiście w to nasze tajne przejście. Musimy to wykopać jak najszybciej się normalnie da w tym momencie, póki mam, słuchajcie, czas. I teraz tak, biegniemy na pełnym speedzie i zmieniamy ten tłok. Musimy zmienić na oczywiście lepki tłok. I patrzcie, cyk, zmieniamy. I ten tłok w tym miejscu zmieniamy również na lepki. Dobra, i teraz powinno to już wszystko działać. Patrzcie, elegancko. Dobra, działa. I teraz musimy jeszcze tutaj zwiększyć czas, żeby to wszystko, wiecie, fajnie tutaj sobie działało. Więc zwiększamy oczywiście czas. I teraz patrzcie, naciskamy. I da się chyba na luzie wyjść. Dobra, elegancko, działa. I elegancko jestem w bonie, czyli wszystko działa. Plan się udał. I mam nadzieję, że tam dzida u siebie w domku jest i nic nie widział. Bo jak dzida coś widział, to może być... Ludziska, dzidy tu nie ma. Mamy ogromny chyba przypał.